nie słucham. U progu wakacji mieszkańcy wioski dziecięcej imieniem dr. Janusza Korczaka w Rajsku koło Oświęcimia, zwanej często Rajską Wioską, spotkali się 29 czerwca 2012 roku ze swoimi sojusznikami i przyjaciółmi z diecezji magdeburskiej oraz oświęcimskiego Lions Club. Przy pięknej, słonecznej pogodzie wszyscy cieszyli się ze szczęśliwego zakończenia roku szkolnego, a jeszcze bardziej z rozpoczynających się wakacji. Sprawdzeni od lat przyjaciele Rajskiej Wioski, państwo Elisabeth Wolfgang i Matthias Hucke oraz Heinrich Mühlhaus i Monika Köhler z myślą o wakacjach przywieźli naszym podopiecznym pokaźny zestaw podarunków do gier i zabaw, które z pewnością sprawią im wiele radości. Goście z Magdeburga oraz Lajoni na czele z nowym prezydentem klubu Westenberem i wiceprezydentem Brendem Schmidbauerem zasiedli też do wspólnego, przygotowanego na grillu posiłku, a następnie gorąco kibicowali drużynie piłkarskiej Rajskiej Wioski. Z zapałem kibicowali też wszyscy obecni mieszkańcy wioski, dopingując piłkarzy obu drużyn do ofiarnej gry i strzelania kolejnych bramek. Warto przypomnieć, że kilku naszych piłkarzy uczestniczyło niedawno w rozgrywkach przygotowawczych do Mistrzostw Europy Domów Dziecka, jakie w maju tego roku odbyły się na stadionie Legii w Warszawie. Z imprezy tej nasi reprezentanci, Daniel, bramkarz i Dawid, napastnik, wrócili ze specjalnymi wyróżnieniami za skuteczną i efektowną grę. Kolejną z atrakcji na powitanie wakacji była prezentacja uczniowskiej grupy Capoeira. Pani Ania, która w Rajskiej Wiosce ma pod opieką 10 dzieci, ćwiczy razem z nimi różne elementy tej trudnej, a jakże efektownej sztuki. Jak podkreśla, największą dla niej nagrodą i radością jest, gdy uczniowie przerastają swoją nauczycielkę sprawnością i kunsztem. Capoeira jest to połączenie sztuki walki z tańcem, pochodzi to z Brazylii. Bardzo dobrze są, trenują od 3 lat, mają Mistrzostwo Polski w konkursie Mam Talent Domów Dziecka. Byliśmy w Warszawie i zdobyliśmy pierwszą główną nagrodę. Także jesteśmy mistrzami Polski. Cała grupa spotyka się i ćwiczy wspólnie już od wielu miesięcy, przynajmniej raz w tygodniu pod okiem profesjonalnego trenera Capoeira. Efekty można dostrzec bez trudu. Tuż przed zapadnięciem zmroku spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem większości zebranych. Tym razem był to taniec belgijski. Jedna z ulubionych zabaw plenerowych w Rajskiej Wiosce. Jest łatwy do opanowania i efektowny, więc zabawa często nie ma końca. Ostatnim akcentem dnia były dziesiątki baloników, które przygotowane wcześniej i napełnione helem odpłynęły do nieba wraz z załączonymi najlepszymi życzeniami z Rajskiej Wioski. Mamy nadzieję, że trafią one do dzieci i młodzieży w Polsce, Niemczech, Europie i świecie. Niech to będą dobre, bezpieczne, spokojne i uśmiechnięte wakacje. Przypomnijmy, że Wioska Dziecięca imieniem dr. Janusza Korczaka w Rajsku koło Oświęcimia istnieje od 1994 roku. Dotychczas usamodzielniło się już ponad 40 dziewcząt i chłopców. Obecnie w 6 domach rodzinnych mieszka 42 dzieci.